Według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy był jednym z dowódców rzymskiej legii tebańskiej, w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten, dowodzony przez trzech świętych, centuriona setnika Maurycego, campiductora chorążego Exuperiusza i senatora stratega Candida, stacjonował w Agaunum, dziś Saint-Maurice w Szwajcarii. Około 290 roku przed jedną z bitew zażądano, aby żołnierze złożyli pogańskim bogom ofiarę. Na to nie pozwalało im sumienie. Maurycy wraz z legionistami, w liczbie około 6 tysięcy, stanowczo odmówił, mówiąc: jesteśmy gotowi walczyć za ojczyznę, gdzie tylko zajdzie tego potrzeba. Jesteśmy również gotowi modlić się do Pana Boga o zwycięstwo. Jednak składać ofiar bożkom nie możemy, gdyż byłoby to bałwochwalstwem. Wtedy cesarz Maksymilian nakazał otoczyć legion i zdziesiątkować go. Legion nie poddał się. Wybito wszystkich do ostatniego żołnierza, wśród nich Maurycego, Exuperiusza i Candyda. Na miejscu nekropolii męczenników Teodor, biskup Octodurum, wybudował kaplicę w IV wieku. Następnie wzniesiono klasztor, przy którym z czasem powstało potężne opactwo skupiające 900 mnichów. Niebawem wokół opactwa powstało miasto Saint-Maurice. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie kaplicy oraz jamy grobowej, jednak nie wyjaśniono jeszcze w pełni okoliczności męczeństwa. W roku 961 relikwie świętego Maurycego przewieziono z Ratyzbony, a stąd do Magdeburga. Cześć świętego Maurycego szerzył szczególnie gorliwe święty Lambert oraz święty Uldaryk, biskup Magdeburga. Stąd też Maurycy odbierał szczególną cześć w cesarstwie niemieckim. Podczas koronacji cesarze otrzymywali do rąk włócznie świętego Maurycego. W grocie włóczni, wedle legendy, tkwił gwóźdź z krzyża Chrystusowego. Kopię tej włóczni podarował cesarz Otto III królowi Bolesławowi Chrobremu podczas zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000. Gest ten był uznaniem niezależności księcia polskiego i przyzwoleniem na koronację. Kopia ta, będąca pierwszym polskim insygnium koronacyjnym, znajduje się w Skarbcu Wawelskim. Do naszych czasów zachował się sam grot włóczni. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem modlitwę świętych męczenników Maurycego i jego towarzyszy, którzy za nami orędują, i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste,